Ja na przykład byłam dosyć wzburzona, jak przeczytałam tę dyskusję, jak przeczytałam tą bluzgę, też byłam wzburzona, pomyślałam sobie, ja bym nigdy tak nie napisała. Natomiast jakby całe podłoże, czyli wojna z tym, co w tej chwili się stało właściwie jedynymi recenzjami, bo jesteśmy w Polsce, która prawdziwej krytyki literackiej właściwie moim zdaniem prawie już nie ma. Zostało kilka pism, ale to, co ludzie widzą, co ludzie czytają, to jest to, co jest w necie. Ja Państwu przeczytam takie wyimki recenzji. Jak te recenzje są w ogóle pisane, bo to nawet nie jest istotne, czy to jest recenzja pozytywna, czy negatywna, bo przeczytać to, co powiedział Pan Konrad wcześniej, przeczytać nawet negatywną recenzję swojej powieści, ale taka, która nam coś daje, jako mi jako pisarce, czy jemu jako pisarzowi coś daje, czyli pozwala odkryć coś, czego o własnej powieści nie wiedzieliśmy, to właściwie byłaby recenzja pozytywna. Natomiast te recenzje są pisane trochę takim językiem pensjonarskim, moim zdaniem. No mniej więcej brzmi to tak. Choć powieść przeczytałam dość szybko i bez żadnego problemu, to jednak nie udało jej się sprostać moim oczekiwaniom. Pojawia się w niej niestety nieco nieścisłości i braku logiki, na przykład postać Maga Tagero. Więc nie jest rozwinięte w ogóle, o co chodzi, prawda? Nie spodobał mi się wątek romantyczny na linii Xin-Hanti. Jest jakiś taki naciągany, sztuczny, mało realny. Zabrakło mi też pewnej żywiołowości, jakiegoś większego tempa w tej historii, dzięki któremu trudno byłoby się od niej oderwać, pragnąc tym samym czym prędzej poznać dalsze losy bohaterów. Tymczasem nie miałam najmniejszych oporów przed odłożeniem książki na bok i nie czułam nieodpartej chęci jak najszybszego powrotu do niej. Jeśli mam być szczera, to również główni bohaterowie nie wywarli na mnie żadnego wrażenia. A Spaję od samego początku znielubiłam i ledwo tolerowałam. Kłamliwa, wyuznana, egoistyczna intrygantka, mająca uczucia innych osób za nic. Xin w sumie niczym szczególnym się też nie wyróżniał, poza oczywiście byciem kotołakiem, bym miała obdarzyć go jakąś sympatią, czy też uznać za postać, którą warto byłoby na dłużej zapamiętać. Interesował mnie jedynie na samym początku historii, a im dalej w las, tym bardziej stawał mi się obojętny. Szkoda naprawdę, bo niestety nie tego się spodziewałam po tej powieści. Liczyłam na to, że przeżyję jakąś ekscytującą przygodę, a niestety tak się nie stało. Xin początek okazał się zbyt słaby, by mnie zadowolić. Zbyt przeciętny, by zasłużyć na to, aby stanąć u boku innych powieści fantastycznych na mej półce. Mówiąc krótko, nie polecam. Polonistki na stos. Niestety poprawność językowa tej recenzji to jest wyjątek. A teraz zgaduj z gadula. Ile lat ma kobieta, która to pisała? 18? Około 30. 31. Znaczy, no, ja myślałam, że to jest jedna z tych młodych, bo jest dosyć... Może dlatego, że ja się stykam z młodymi recenzentkami w sieci, one zwykle mają po 17-18 lat i mają ten sam dokładnie język. Właściwie nie znajduję specjalnych różnic. Mili Państwo, ja myślę, że jest pora na pytania z sali. Ja bardzo dziękuję za tę rozmowę, chyba że Pan Konrad chciałby, nie wiem, coś powiedzieć, podsumować, jeszcze zanim te pytania się objawią. Może jeszcze z 5 minut o diabłu. O diable. Tak, no tak, miałem wskazać dwie książki, które są bliskie. Cykl Diabłogary, to są w sumie 3 tomy, ja tutaj akurat nie zabrakło mi już pierwszego tomu Czarnej Wieży. A to jest poniekąd historia o moich przodkach. Główny bohater Stanisław Jakub Lewandowski. Lewandowski to jest pierwotna forma nazwiska Lewandowski. Wywodzi się od lawendy. Z tego, co ja się orientuję, to był taki najprostszy sposób odróżnienia się od chłopów szlachty zaściankowej. Bo chałupy się w zasadzie niczym nie różniły. Pola uprawiali tak samo. Żeby zaznaczyć, że jest to jednak szlachta, no to Dobrzyńscy u Mickiewicza chodzili robić w pole w białych rękawiczkach. Dobrzyńscy ze ścianka. Natomiast moi przodkowie, jak sądzę, sadzili przed domem lawendę. Wskazuje na to, że jest Lewandów pod Warszawą, Lewandówek pod Lwowem. Jest sporo miejscowości w Polsce, które mają właśnie nazwę wywodzącą się od lawendy. Chodzi o to, że lawenda nie rośnie dziko w naszym klimacie. Nasiona trzeba sprowadzić.
I to był taki, to, że ktoś sprowadził nasiona lawendy, wysiał przed domem, to była taka najprostszy sposób oznaczenia szlacheckiego pochodzenia, zwłaszcza na Mazowszu, gdzie ta szlachta była już taka schłopiała do imentu, tak zwana szlachta gniazdowa. No ja się wywodzę z kopalni odkrywkowej Lewandowskich, spod Gostynina, ale tutaj sobie trochę ubarwiłem, ponieważ urzekła mnie Dolina Lipca, więc tam sobie przeniosłem korzeń moich przodków, wieś rodową, spod Gostynina właśnie, bo tam są dwie wsie, korzeń królewski, korzeń rządowy, z których się faktycznie wywodzą moi przodkowie. Znaczy jest to po prostu historia o moich przodkach. Główny bohater jest... Znaczy na tyle, na ile potrafiłem ich sobie wyobrazić. Główny bohater jest woźnym sądowym i się specjalizuje w dostarczaniu pozwów wyjątkowo agresywnym adresatom. Skutecznym dostarczaniem. Jak nie pomagają w dostarczeniu środki przyrodzone, to stosuje środki nadprzyrodzone, ale zawsze propublikowano, idąc na specyficzny układ z czartem, mieszkającym oczywiście na wierzbie opodal Zaścianka. I to jest dla odmiany książka napisana językiem stylizowanym na XVII-wieczną polszczyznę. Jak pan umiał to zrobić? Tak głośno, bez mikrofonu. No, ciężko chyba byłoby komukolwiek z nas napisać książkę stylizowaną na XVII-wieczną polszczyznę. Jak to się robi? Trzeba czytać takie teksty, chodzić do bibliotek? Skiewicza, znaczy przepraszam, Sienkiewicza tyle lubi przeczytać. No, wystarczy. Nie no, jeszcze parę innych rzeczy, ale generalnie rzecz biorąc, jest... nie da się napisać współcześnie książki oryginalnym językiem polskim XVII-wiecznym. No pasy, różba. Chociażby tym językiem z paska. Chociaż była taka próba, jest książka Pamiętnik Znaleziony w Jeleniewie, napisana właśnie oryginalną polszczyzną XVII-wieczną, przepadła z kretesem, tylko na tym wiedzą, że taka książka jest. A Zbójecki Gościniec? Co? Zbójecki Gościniec, też taka książka napisana. I przez kogo? Z jakąś kobietę. To już nie kojarzę. No właśnie. Szczególnie tej kobiety. Pamiętników w XVII wieku jest dużo, naprawdę, wydanych od XIX wieku. Także znalezienie wzorca nie jest trudne. Znaczy ja korzystałem z pamiętnika Sarneckiego przede wszystkim. Tylko w odbiorze jest o wiele trudniejszy. To było niezrozumiałe. Słowo powinien być dodane. Tak, więc dlatego się stylizuje. No to musi być rewerendistki. To znaczy ja w kolejnych tomach ja mu rektor stylizację łagodziłem z tomu na tom, bo ciągle ktoś marudził w recenzjach i to się powtarzało, że to strasznie przeszkadza w czytaniu takim biednym półanalfabetą z tytułem magistra wypuszczonym w świat współcześnie. Ja na Facebooku mam znajomych, tu się przyplątała pani minister Kluzik-Rostkowska. Korzystam z każdej okazji, żeby nie stracić szpilę, ale pod tym względem ginę w tłumie. Chociaż jej wsadziłam to chętnie, akurat nie. Ja mam ostatnie pytanie, jeżeli mogę mieć pytanie takie prawie jak od publiczności. Bo mnie dosyć mocno zafrapowało, jak czytałam biografię pana Konrada i różne takie rzeczy na Wikipedii. Pan Konrad nie jest tylko pisarzem, ale jest też filozofem. Przynajmniej tak to jest napisane. Właśnie wspominałem o tej metafizyce, o której się zaczęło. Tak, i ta metafizyka mnie zaciekawiła i Wikipedia mówi tak. Konrad T. Lewandowski także jest, powinno być, jest także, autorem systemu filozoficznego, luźno nawiązującego do metafizyki tomistycznej, w którym zaproponował ontologiczną teorię rzeczywistości w oparciu o tak zwaną zasadę zachowania wolnej woli. Strasznie skomplikowanie to brzmi. Można kilka słów, bo zaciekawiło mnie, co to za koncepcja filozoficzna. Jeśli jest pan filozofem, jaką filozofię pan przyznaje? Zasada zachowania wolnej woli w skrócie polega na tym, że spór pomiędzy ateistami a wierzącymi jest fundamentalnie nierozstrzygalny. Jedni nie zdawają nigdy przekonać drugich. Żadna z tych stron nie udowodni drugiej stronie, że ma rację.
Właśnie. To nie jest... chodziło o religię. Mhm. Tak, no, w zasadzie o nic nie było. Ale zaraz. Ale udowodnienie. Żeby udowodnić, to trzeba najpierw założyć, że któraś z tych stron ma rację, a to jest u podstawy. Szymon, weź się na piwina, co? Ale nie ma. Niedobity jesteś. A jeżeli można zrozumieć. No w końcu arcybiskup. Dobrze, dajmy panu Szymonowi powiedzieć. Szymon. Nie no, przypominało mi się jak przerabialiśmy ten światowida tekst wtedy na święcie. Ja też mogę dostać wina? Bez wątki nie rozbieram. A to co tak się To, do czego Szymon bije, to taki eksperyment, żeby tekst przed 3000 lat za początek Rigwedy napisać współczesnym językiem z użyciem współczesnych pojęć, tak jakby ten tekst powstawał teraz. Tak jakbyśmy to teraz napisali, wiedząc to, co wiemy. No tak, i miód był wtedy bardzo przydatny. No tak, no. Miód pitny. Trójny. Półka. A rozcieńcaliśmy go wodą mineralną z cytryną, bo z tego szybko by nam się ta praca płematem skończyła. Panie Konradzie, a jeśli to jest metafizyka, czyli taka filozofia, nie czyli, no metafizyka i ta filozofia poważna, dotycząca religii, jaka jest pana filozofia życiowa? Mówcie metafizyka. Filozofia... Mówcie to. Taka codzienna. Niech stanie się więcej... Oni wino nie mają. Znaczy, jeżeli może się stać mniej lub więcej, to niech stanie się więcej. I niech stanie się tak dużo, dopóki jesteś w stanie wziąć za to odpowiedzialność. Jednym z przejawów mojej filozofii życiowej jest to, że chociaż bluzgam dosyć często na sieci, to zawsze się podpisuję. Tak, to mi się akurat podoba. Niech się boją. Wydaje mi się, że lepiej bardziej bluzgać i się podpisywać, niż mniej bluzgać i się nie podpisywać. Też taka filozofia. Ja teraz mam pytanie, czy ktoś z publiczności ma pytania do autora, bo chyba jest teraz na to pora. Jeszcze nie było słowa o odrę. Szymonie, czy masz pytanie do autora? Bardzo proszę. Przepraszam, no, napisałem ponad 30 książek. Konrad napisał ponad 30 książek. Gdybyśmy mieli o każdej rozmawiać godzinę, to możemy od razu omówiliśmy brać urlop i pisać. Przepraszam, to mówiłem ja. Przepraszam. Pytanie o publiczności. Ale nie podpisałeś się. Bardzo prosimy. Ale dają to za. No nie wierzę. Kasiu. Masz jakieś pytanie, bo mówiłeś, że jesteś fanką Xina. To może coś od ciebie? Tak, ja jestem fanką Xina. Może nie mam teraz pytania akurat wymyślonego, ale chciałam taką swoją recenzję państwu powiedzieć, bo dla mnie miarą dobrej książki jest to, że się nie wysiada na swoim przystanku. I taki jest dla mnie Xin. Notorycznie się notorycznie, bo przeczytałam jego w 2 dni, po prostu go połknęłam, a skończyłam jego czytać, zamknęłam książkę i spojrzałam w okno, a tam była pełnia i mnie poraziło. Spojrzałam w okno tramwaju, a tam był tak homin. To jest książka, którą się po prostu łyka, którą się chodzi, ja się nie zgodzę z tą blogerką. Mam szczęście, że w mojej branży akurat nie trzeba czytać blogów, bo ja nie toleruję kamstwa takich ludzi, więc dziękuję panu Konradowi. Jaką książkę akurat polecam? A będzie u nas do dzisiaj, jest u nas oczywiście do kupienia promocyjnej ceny. Jest tutaj przygotowany długopis. Mam nadzieję, że pan Konrad da państwu autografy do swoich książek, więc... Dziękuję, Kasiu. Ktoś jeszcze z publiczności zainspirowany tą rozmową chciałby coś powiedzieć? Może o blogach, o recenzjach, o krytykach, bo nawet jeżeli nie czytaliście książek, będziecie zresztą mieli okazję, jeżeli zakupicie. Ale też może jakiś ogólny głos w tej dyskusji.
jestem bardzo ciekawa, co sądzi publiczność o tym, o czym mówiliśmy. Krótko, myślę, że poprawność językowa blogerów to jest wyjątek niestety, reguła. Takie mam wrażenie. No to sam język to pół biedy, ale chociaż nie poradnym językiem się powinien coś sensownego. Może to się bardzo rzadko udaje i to jest jakby ta podstawa, która już brakuje. No i potem to się kończy tym, że bloger często myśli, że jak streści przynajmniej do 3/4, żeby nie podać końcówki, to już wykonał świetną robotę. I 2-3 zdania, często nie bardzo wiążące się z tekstem, myśli, że recenzje. W tej recenzji, którą czytałaś na początku, było, że szybko ją przeczytała, a potem że była nudna, więc no, po pierwsze, słuchajcie, zdrowy rozsądek. Z tą książką żadnego problemu, żeby ją przeczytać tak, szybko. Tak. Po pierwsze, zdrowy rozsądek i w tym, co się pisze, i w tym, co się robi. A po drugie, polecam wszystkim cytat z świętej pamięci Tadeusza profesora Kotrobińskiego. Sąd laika, wydany o dziele mówi mało, o laiku wiele. Wystarczy czasami zacytować klasyka filozofii polskiej i tyle. No. Dobra, nie będę więcej gadał, chociaż mogę, a dzięki. Robimy ci drugi patent. Ja bym powiedział, że to jest kwestia blogerów, to w ogóle jest kwestia jakiegoś zaniedbania.